Wracamy do studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie na antenie telewizji Republika. Cały czas czekamy na wystąpienie Pana Prezydenta. To oświadczenie głowy Państwa ma zostać wygłoszone po godzinie 17.30, także mniej więcej ponad godzina i kwadrans nas dzieli od tego momentu, kiedy Pan Prezydent ogłosi decyzję w kwestii ułaskawienia czy uwolnienia dwóch posłów przebywających w zakładach karnych, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mariusz Kamiński przetrzymywany jest w Radomiu, tam przed zakładem karnym jest Michał Jelonek. Dzień dobry, Michał, raz jeszcze, jakie informacje z ostatnich minut? Witam ponownie i być może to ostatnie kilkadziesiąt minut w zakładzie karnym w areszcie śledczym w Radomiu dla Mariusza Kamińskiego, ale szanowni państwo, uporządkujmy to chronologicznie. Te ostatnie dwa tygodnie niezwykle ważne i burzliwe w polskiej polityce. 9 stycznia Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostają zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, zostają osadzeni w areszcie śledczym Warszawa-Grochów, skąd obaj panowie zostają przetransportowani. Mariusz Kamiński do aresztu śledczego tutaj w Radomiu, Maciej Wąsik do Przytułu Starych. W tym samym czasie rozpoczynają się wiece poparcia będące wyrazem solidarności z uwięzionymi posłami Prawa i Sprawiedliwości. Na te wiece przychodzi coraz więcej osób, coraz więcej Polaków, bliskich, znajomych ministrów Wąsika i Kamińskiego. Na prośbę małżonek Barbary Kamińskiej i Romy Wąsik dochodzi do spotkania w Pałacu Prezydenckim z panem prezydentem Andrzejem Dudą, który podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu ułaskawieniowego. Następnie dokumenty trafiają do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, niegdyś rzecznika praw obywatelskich i pracownika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Adam Bodnar zwleka z podjęciem decyzji, bo to w jego gestii jest ta decyzja, zaopiniowanie ewentualnego opuszczenia aresztów śledczych na czas trwania procesu ułaskawieniowego. Do dzisiaj, bo dzisiaj przed południem jeszcze z ust pani wiceminister sprawiedliwości Marii Eichardt usłyszeliśmy, że najpóźniej dziś, być może jutro, dokumenty zwrotne z opinią Adama Bodnara trafią na prezydenckie biurko i rzeczywiście dzisiaj ta decyzja została panu prezydentowi przedstawiona, przesłana, z tym, że opinia Adama Bodnara odnosi się negatywnie do procesu ułaskawieniowego, do wypuszczenia z aresztu śledczego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ale oczywiście, drodzy państwo, ta decyzja Adama Bodnara nie jest dla pana prezydenta wiążąca. Dzisiaj po godzinie 17.30 pan prezydent wystąpi z orędziem i być może dzisiaj właśnie po tym orędziu, kiedy zapadnie decyzja o zastosowaniu po raz drugi prawa łaski, aktu łaski, bo o tym mówił pan prezydent, że jeżeli sytuacja będzie tragiczna, a taką jest, szczególnie po wczorajszym przetransportowaniu Mariusza Kamińskiego z zakładu karnego, z aresztu śledczego do radomskiego szpitala, więc ta sytuacja zagraża już nie tylko zdrowiu, ale także życiu Mariusza Kamińskiego, pan prezydent powiedział, że podejmie taką decyzję o zastosowaniu prawa łaski, aktu łaski. Na tę decyzję czekamy. Być może dzisiaj o 17.30 to właśnie usłyszymy z ust głowy państwa. Jesteśmy tutaj pod aresztem śledczym w Radomiu. Czekamy, by o 17.30 zobaczyć tutaj Mariusza Kamińskiego. Nie jest to oczywiście przesądzone, ale jest to, szanowni państwo, możliwe. I o 18.00 dzisiaj również tutaj wiec solidarności, wsparcia dla Mariusza Kamińskiego pod radomskim więzieniem. My dla państwa cały czas relacjonujemy te wydarzenia, wracamy do państwa z najnowszymi informacjami, więc zapraszam do pozostania z telewizją Republika. Będziemy tutaj do godziny 18, kiedy na pewno to zgromadzenie się rozpocznie, kiedy wszyscy zgromadzeni tutaj będą oczekiwali, że za bramą, tą bramą za moimi plecami, którą państwo doskonale widzą teraz na swoich ekranach, że w tej bramie pojawi się o 17.30, może po 17.30 Mariusz Kamiński. Jesteśmy tutaj dla państwa, relacjonujemy to, co dzieje się pod aresztem w Radomiu. Ja to mówił Michał Jelonek prosto z Radomia. Państwo widzą, tam uchyliła się ta brama, ale to jeszcze nie Mariusz Kamiński. To musimy poczekać przynajmniej do godziny 17.30.
Zobaczymy, jaka będzie formalna decyzja prezydenta, jaką sobie wyobraża. To zaraz się dowiemy nasz gość. Mamy także kamerę. Zaraz będziemy mogli także nadać relację dla Państwa sprzed Pałacu Prezydenckiego. O, tu Państwo widzą krakowskie przedmieście w stolicy. Gdzieś tam trwają prace, dokumenty są czytane, pismo jest wypełniane. Co się dzieje teraz w kancelarii prezydenta? Być może umie sobie wyobrazić nasz gość, pan profesor Marcin Warchoł, profesor prawa, suwerenna Polska, poseł, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się, witam państwa. To jak wygląda teraz, jakbyśmy mogli wniknąć w te mury Pałacu Prezydenckiego? Mieli taką kamerę z dużym zbliżeniem i wjechali do gabinetu prezydenta. To co się tam teraz dzieje, jakie dokumenty są na biurku, jakie czynności wykonuje obecnie głowa państwa zapewne? Z tego co słyszeliśmy, jest opinia ministra sprawiedliwości. Jak podają media, ta opinia jest negatywna. Niestety minister nie skorzystał z prawa uwolnienia od kary obu więźniów politycznych, niesłusznie osadzonych i bezprawnie przetrzymywanych w zakładzie karnym. I dlatego pan prezydent będzie zmuszony, wszystko na to wskazuje, skorzystać ponownie z aktu łaski, mimo że już jeden akt łaski jest prawomocny i obowiązujący. A może o to też trochę chodziło w tej sprawie, żeby parę pieczeni na jednym ogniu upiec. Jedną z tych pieczeni to jest erozja kompetencji prezydenta. Tak, zdecydowanie. Bardzo duża erozja i to sędziowie, których pan prezydent pozostawił w Sądzie Najwyższym w 2017 roku, wetując nasze ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości, ustawy sądowe, ci sędziowie zakwestionowali jedną z fundamentalnych prerogatyw pana prezydenta, czyli akt łaski. Niestety. Więc tak to się skończyło. To byli sędziowie, są sędziowie w Sądzie Najwyższym, którzy wypowiedzieli tak naprawdę posłuszeństwo państwu polskiemu. Sędziowie zwani kastowymi, tak się zresztą sami określili. I to jest w tej sprawie najgorsze, że te osoby, które skorzystały w cudzysłowie ze swoistego aktu łaski, bo pan prezydent wetując te ustawy zastosował akt łaski wobec tych sędziów tam w tym Sądzie Najwyższym wtedy przebywających, bo przypomnę, nasze projekty zakładały, że ci sędziowie zostaną pozbawieni swoich urzędów. Natomiast no, stało się jak się stało i to następnie było powodem całego późniejszego podważania kompetencji pana prezydenta. Panie profesorze, państwo tego nie widzą, nie mają państwo takiej kamery z góry. Gdyby państwo mieli ten obraz, ja go opiszę na naszym stole telewizyjnym. Po mojej stronie cała masa takich karteczek z depeszami prasowymi, z wypowiedziami, a pan profesor przed z jednym dokumentem, ale za to dość sporych rozmiarów, wolumin. Co to jest za książka, którą pan profesor przyniósł, nawet można powiedzieć przytargał, bo jest takich rozmiarów ze sobą? To jest właśnie podręcznik sędziów Sądu Najwyższego, podręcznik postępowanie karne, polskie postępowanie karne, które na stronie 1259, ostatnie wydanie z ubiegłego roku, wyraźnie wskazuje, że akt łaski nie jest wykluczony jeszcze przed prawomocnym skazaniem. To jest w podręcznikach, to jest w prawie, a polityka swoją drogą to jest, są bezprawne działania. Ale może tu autor jest nieprawomyślny, może to ten autor podręcznika to jest jakiś, nie wiem, wasz, albo może pan profesor sam to napisał. Specjalnie wybrałem sędziów Sądu Najwyższego. Sędziów, których? Bo teraz każdy ma swoich. Sędziów wybranych przed wielu laty. Sędziów, którzy orzekają. Czyli paleo sędziów tak zwanych. Tak, paleo sędziów. Nie ma żadnego sędziego wybranego przez nową Krajową Radę Sądownictwa. To są profesorowie uznani. Wszyscy, którzy mają ogromny dorobek prawny. I ten podręcznik powtarza cały szereg innych podręczników. Akt łaski jest możliwy jeszcze przed prawomocnym skazaniem. Ale z jednej strony prawo i podręczniki. To ja poproszę, może ja sprawdzę, może pan profesor poseł coś tutaj nam, skrót myślowy robi. To ja zaraz znajdę ten fragment podręcznika, będę się na żywo, proszę państwa, dokształcał. Sprawa całej książki do końca audycji nie przeczytam, ale przynajmniej jeden fragment może, a pan profesor wyjaśni nam, pan poseł wyjaśni nam, jaką decyzję pan prezydent powinien podjąć. I jaka będzie procedura prawna? Co się wydarzy dzisiaj po tym oświadczeniu o godzinie 17:30? W tej sytuacji mamy do czynienia z ułaskawieniem po decyzji pana ministra. Decyzja ministra nie jest wiążąca dla pana prezydenta. Jest to jedynie opinia. I to ułaskawienie powoduje natychmiastowe opuszczenie zakładu karnego. Uniewinniony nie
uniewinniony obywatel nie potrzebuje potwierdzania tej decyzji przez jakikolwiek jeszcze organ. Nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie sprawdza. Akt łaski pana prezydenta ostatecznie kończy sprawę. Nie przysługuje od niego odwołanie do żadnego organu. Jest ostateczny. I każda kolejna godzina przebywania w zakładzie karnym po akcie łaski jest bezprawna. No dobrze, to ja dotarłem do tego punktu. 3015 akapit, jak dobrze rozumuję to punktowanie, albo podrozdział. Rzeczywiście stanowi ten podręcznik wydany w roku 2020. To jest tak, prawo łaski sprowadza się do darowania lub złagodzenia kary i innych prawo publiczno-prawnych karnych skutków skazania. Przyjmuje się również, że nie jest wykluczona w ramach łaski abolicja indywidualna, a więc uwolnienie od odpowiedzialności jeszcze przed prawomocnym skazaniem. Tak to zdanie w podręczniku dla polskich sędziów, także polskie postępowanie karne, tak ten podręcznik wygląda, jest zawarte. Pan poseł rzeczywiście przyniósł i zdecydował poprawnie, co potwierdzam. Wyrok jest ostateczny, instancji odwoławczej w tym wypadku nie ma od naszego osądu. Panie profesorze, panie pośle, to jest jedna sprawa. Dzisiaj posłowie opuszczą zakłady karne. To może być tak szybka procedura, że dzisiaj podpis prezydenta, oświadczenie publiczne, a o 18 na przykład panowie opuszczają zakłady karne? Tak to powinno wyglądać, dokładnie tak. Niemniej jednak pamiętajmy, drodzy państwo... Jakaś opieszałość, jakaś obstrukcja, to jest możliwe, czy nie wyobraża sobie pan profesor? Nie wyobrażam sobie tego, ponieważ każda kolejna godzina bezprawnego przetrzymywania będzie się wiązała z odszkodowaniem i tak to odszkodowanie już w tej chwili będzie, moim zdaniem, jest racjonalne, ponieważ samo przetrzymywanie dwóch panów ministrów w zakładzie karnym jest bezprawne i ja widzę w przyszłości roszczenia przeciwko państwu polskiemu na konwencję, z powołaniem się na konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. To jest nieludzkie, niehumanitarne traktowanie. Życie pana ministra Kamińskiego, jak słyszymy, jest zagrożone. Wczoraj był przetransportowany do szpitala. To powoduje, że absolutnie skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tutaj będzie konieczna na niehumanitarne, nieludzkie traktowanie. To są tortury. To jest bezprawne pozbawienie wolności. Tego nie można tak zostawić. To jakie będą kolejne kroki prawne, zobaczymy w przyszłości. Na razie ważne jest, żeby posłowie opuścili zakłady karne, bo Mariusz Kamiński przynajmniej jest w ciężkim stanie zdrowotnym. Wczoraj hospitalizacja, przymusowe odżywianie, nie tylko dożylne, ale także poprzez sondę, to nie jest przyjemne. I są dyskusje, czy w ogóle jest prawomocne, jeżeli ktoś odmawia tego typu odżywiania. Nie jest dyskusja prawno-etyczna w tym wymiarze. Panie profesorze, to będzie na pewno news dnia, jeżeli informacja dnia, jeżeli ci posłowie wyjdą. Ale w cieniu. Tak jest, że ten rząd lubi działać w cieniu. Coś się dzieje gdzieś, to gdzie indziej są podejmowane działania. Mamy sytuację w prokuraturze krajowej. Tam jest obawa, że dojdzie do rozwiązań siłowych. Prokuratorzy nie chcą się ugiąć. Przytłaczająca większość prokuratorów jest za aktualnym prokuratorem krajowym. Pracują, wykonują jego polecenia, nie pana Bilewicza. Na pewno to musi irytować pana ministra Bodnara. Jest obawa, że policja będzie pacyfikować prokuratorów. Dodam do tego jeszcze, że zostało wszczęte śledztwo w sprawie zamachu na prokuraturę. Dziś media podały, że 13 stycznia prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Dodatkowo dodam, że wczoraj sądy w dwóch sprawach oddaliły wnioski o wpis uzurpatorskich, bezprawnych władz likwidacyjnych Polskiego Radia i TVP. To wszystko rzeczywiście musi powodować niemałe zamieszanie w koalicji 13 grudnia. I pan redaktor pyta o rozwiązanie siłowe. Mnie już nic nie zaskoczy. To, co oni w tej chwili wyprawiają z ordynarnym pogwałceniem prawa, jakichkolwiek zasad przyzwoitości, nie wyklucza żadnego rozwiązania. Musimy być gotowi na każdy wariant. Niestety opinie prawne w tej chwili stanowią prawo. Nie konstytucja, nie ustawy, ale opinie prawne. Można każdego unieważnić. Każdy organ można zakwestionować. Prokurator Bilewicz wprowadzony przez Rano, następnie przez ministra Bodnara został wprowadzony dzięki temu, że nie został zakwestionowany
kwestionowany prokurator krajowy. Gdy był potrzebny prokurator krajowy Dariusz Barski, to wtedy wprowadził. Żeby awansować pana Bilewicza. Żeby awansować swojego człowieka, to wtedy minister Bodnar go uznawał. Ale już wieczorem go przestał uznawać, kiedy przestał mu być potrzebny. Więc przeczą sobie, łamiąc ordynarnie prawo. Ale to najbliższe godziny mogą tak wyglądać, że będzie ta radość z uwolnienia dwóch posłów. Radość rodzin, radość zwolenników, polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i tych, którzy uznawali, że to jest działanie bezprawne, a takich ludzi jest bardzo dużo w polskim społeczeństwie. No i przy okazji tej radości w prokuraturze krajowej pojawią się policjanci albo jakaś firma ochroniarska i będzie siłowo przejmować prokuraturę. To może tak wyglądać najbliższe godziny, najbliższy wieczór? Nie wykluczam tego. W państwie Donalda Tuska wszystkie warianty są możliwe. Mamy, niektórzy mówią o pełzającym zamachu stanu. Sami autorzy na grupie Wejście, grupie WhatsAppowej określili to mianem stanu wojennego. I dlatego to jest to realny scenariusz, niestety. Także mamy do czynienia z dyktaturą, gdzie żadne prawa się nie liczą. Brutalnie łamane są zasady przyzwoitości. Także powtarzam, ponieśli wczoraj dwie sromotne porażki. Dzisiaj informacja o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Wcześniej przypomnę, śledztwo wszczęte w sprawie zamachu na TVP, przeszukania u jednej z pań notariusz. Wszczęte śledztwo w sprawie afery wiatrakowej, skierowany akt oskarżenia w sprawie afery kopertowej. To wszystko pokazuje, że te łajdactwa koalicji 13 grudnia są analizowane. Dlatego będą dążyli do wszelkimi sposobami bezprawnymi do tego, żeby organy państwa, które ich weryfikują, usunąć, unieważnić, tak jak unieważniają sędziów. To słyszeliśmy wczoraj. Pułkownik Sienkiewicz wyszedł i powiedział, że no to w zasadzie on ma opinie profesorskie. A referendarze. Dzisiaj rano pani minister Ejhart mówiła, że to nie są sędziowie, to są pracownicy sędziów i nie wydają wyroków, tylko decyzje. Wiele osób pokazuje, że czy oburzyło się, że pani minister nie zdałaby egzaminu na trzecim lub czwartym roku prawa, kiedy przechodzi do odpowiedniej wiedzy z prawa cywilnego chociażby. Haniebne, pogardliwe słowa wobec ciężko pracujących sędziów, referendarzy, którzy wykonują gigantyczną pracę na rzecz obywateli każdego dnia. I pani minister jako ich przełożona wypowiada się w sposób tak pogardliwy, nie mając elementarnej wiedzy, jak wygląda praca referendarzy. Oni dziś rozstrzygają na równi z sędziami wiele istotnych kwestii w toku postępowania. To referendarze dokonują wpisów do ksiąg wieczystych, referendarze dokonują wpisów właśnie do Krajowego Rejestru Sądowego, referendarze mają status równy sędziom i teraz jest próba oczywiście podważania, kwestionowania. Zgodnie z doktryną Sławomira Neumanna, przypomnę, polityka Platformy Obywatelskiej, sądy służą Platformie Obywatelskiej, a jeżeli nie służą, wydają wyroki nie po myśli Platformy Obywatelskiej, to trzeba sądy unieważnić, tak jak metoda Kalego. Koalicja 13 grudnia to jest Kali w wersji 2.0. Jeżeli po jego myśli wydaje sąd, to sąd jest prawomyślny. Jeżeli nie, unieważniamy sąd. Teraz będzie odwołanie, to już zapowiedział minister Sienkiewicz. Jak pan się spodziewa? Po tym uzasadnieniu, zdaniem prawników, bardzo mocnym, logicznym i twardym uzasadnieniu odmowy wpisania likwidatorów do Krajowego Rejestru Sądowego. Co będzie dalej? Sąd zmiażdżył pułkownika Sienkiewicza i te jego pseudo-opinie. Co będzie dalej? Rozstrzygnie sąd odwoławczy. Natomiast to, co już w tej chwili się wydarzyło, to jest bardzo istotne pokazanie tego całego bezprawia, które miało miejsce wcześniej w przypadku zarówno zamachu na TVP, jak i później próba instalacji tam likwidatorów. Przypomnijmy, że to było dwa momenty. Pierwszy to jest siłowe wejście do TVP, wyłączenie sygnału, gigantyczne szkody, straty. Pan redaktor co pyta dalej? Co będzie dalej? I uważam, że powinny być odszkodowania. Ogromne odszkodowania idące w setki milionów złotych, jakie straty wizerunkowe, straty majątkowe, umowy z reklamodawcami, z domami medialnymi, ze sponsorami, z tytułu praw autorskich. To są gigantyczne szkody. I to jest majątek każdego obywatela.
To są pieniądze publiczne, zmarnotrawione, wyrzucone w błoto, tylko dlatego, że Donald Tusk chciał podpalić państwo, bo nie podobało mu się, że ktoś patrzy mu na ręce. Na Platformie X doszło do wymiany zdań, kiedy pani minister Eichardt dzisiaj rano mówiła, że no w zasadzie to likwidacja nie musi do likwidacji zmierzać, może się kończyć restrukturyzacją. To na te słowa zareagowała inna przedstawicielka koalicji rządzącej, pani poseł Anna Maria Żukowska z Lewicy, też prawniczka z wykształcenia, która powiedziała: z ostrożności procesowej radziłabym takich złotów nie używać, bo to może być przez sąd potem wykorzystane. Co to znaczy, że wiceminister sprawiedliwości mówi, że likwidacja może nie być likwidacją, tylko restrukturyzacją? Odkryli karty. Mediów oczywiście. Mediów, tak. Odkryli karty, pokazali, o co tu tak naprawdę chodziło. Że chodziło o obejście ustawy, że ta likwidacja jest pozorna. Jest pozorna, a wszystkie czynności pozorne są nieważne. I to jest sprawa oczywista prawnie i dlatego być może ten tweet pani minister Eichardt będzie w przyszłości podstawą wyroków, gdzie jest to bardzo istotny dowód, kiedy osoba z rządu sama przyznaje pozorności pewnych działań. Ale to jest ciekawe, że wewnątrz koalicji rządzącej jedna pani poseł mówi: pani minister, uważaj, bo to, co mówisz, to się może potem w zeznaniach pojawić albo w twoim wyroku karnym. Jakby oni sami mieli świadomość, że to, co robią, to się nadaje na akt oskarżenia. Mają świadomość. Muszę tak powiedzieć, że mają tę świadomość, przerzucają się odpowiedzialnością. Adam Bodnar zasłania się Donaldem Tuskiem. Donald Tusk zrzuca winę na Adama Bodnara. Przy zamachu na prokuraturę. Tak to wyglądało. Adam Bodnar przyszedł do prokuratury krajowej, zasłonił się decyzją Donalda Tuska. W tym samym czasie, udzielając wywiadu trzem telewizjom, Donald Tusk powiedział, że to jest nie jego decyzja, tylko Adama Bodnara. Wiedzą, że to są bardzo duże sprawy, grożące kary są łącznie z dożywotnim pozbawieniem wolności. Przypomnę, zawiadomienie, które my złożyliśmy, dotyczy zamachu stanu, artykuł 127, paragraf 1 kodeksu karnego z zagrożeniem 220. kary. 127 kodeksu karnego z zagrożeniem kary od lat 10 do dożywocia. Każda władza się zmienia, nie ma władzy wiecznej i dlatego będą rozliczeni. Będą rozliczeni, nie pójdzie to w niepamięć, nie przedawni się, wiedzą to, próbują się przerzucać odpowiedzialnością i tak to wygląda. Dziś pani minister Eichardt właśnie dostarczyła bardzo istotnego dowodu na swoją niekorzyść. Ja to mówił profesor Marcin Warchoł, prawnik, wykładowca akademicki, poseł na Sejm, suwerenna Polska, były minister sprawiedliwości. Panie profesorze, panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, kłaniam się państwu. A my za chwilę wracamy do naszego studia, tak więc zostańcie państwo z telewizją Republika.